A moim i waszym gościem jest Marcin Miller. Cześć Marcinie. Witam cię Marcinie. Marcinie, czy jesteś szalonym człowiekiem jak ta dziewczyna z twojej piosenki? Ja jestem łobuzem. Na pewno? Tak. A kim jest ta dziewczyna szalona? Co ona takiego robi? Wszystkie różne szalone rzeczy. Dobrze, mam świadomość, że mogą to oglądać dzieci, ale powiedz mi, kim jest według ciebie dziewczyna, która szaleje? No, oprócz tego, że jest towarzyska, to taka dziewczyna. Rozumiem, że to jest twoja ulubiona dziewczyna, taka szalona. Może tak, o ulubionych dziewczynach nie będę rozmawiał, ponieważ mam jedną kochaną żonę, natomiast jeżeli ktoś chce zobaczyć szalone dziewczyny, proszę przyjść na koncert zespołu Boys, obojętnie do jakiego klubu, bądź na jakikolwiek plener. Koncert i tam zobaczycie naprawdę szalone kobiety. Zdarzyło ci się, że takie szalone fanki rzucały czymś z widowni na scenę? To jest norma, że różne rzeczy, bielizna lecą właśnie. Naprawdę? Tak, no być może teraz już to się nie zdarza, ponieważ poprosiłem ludzi, żeby tego nie robili, no bo ponieważ moja żona nie jest z tego zadowolona, potem są dziwne różne zdjęcia, które się pojawiają i potem muszę się tłumaczyć. Ale to jest już norma, że właśnie na naszych koncertach to było zapoczątkowane, że te biustonosze właśnie leciały na scenę podczas koncertu zespołu Boys. Słuchaj, to się dobrze składa, bo to też może być jakiś pomysł też na biznes, no nie wiem, sprzedaż takich rzeczy z garderoby. Już ty o biznesach lepiej mi nie mówisz, mnie głowa boli. Biznes już kolejny zacząłem i nie wiem, co z tego wyniknie. No właśnie, ja słyszałem, że ty idziesz w branżę odzieżową jednak. Dlatego wolę to szyć, niż to otrzymywać, tak? Więc, bo potem musiałbym to prać i nie wiadomo, czy to by się sprzedało. A takie nauszniki na zimę jak najbardziej się przydadzą komukolwiek. Nauszniki na zimę, tak? No jak nie wiesz, o czym mówię, no to... Marcinie, powiedz mi, jakie plany masz w najbliższym czasie? No plany są bardzo, bardzo duże. No, ja wiem, że będę się powtarzał, ale tych materiałów, które muszę ukończyć, jest bardzo dużo. Jest teraz taki poważny projekt, o którym też nie mogę mówić. Też musimy go zakończyć. No i to, co jakby wszyscy o tym wiedzą, bądź większość tych, którzy się interesują branżą muzyczną i tudzież odzieżową, no to akurat rozpocząłem swoją przygodę z branżą odzieżową i zobaczymy, z jakim skutkiem. Powiedz mi, lepiej być biznesmenem, jak już tak patrzysz na to, no bo pewnie obserwujesz ten rynek. Czy lepiej być jednak wokalistą, artystą, który występuje na scenie? Wiesz, ja mam 46 lat, 25 lat spędziłem już na scenie, zatem staram się tutaj podzielić ten czas między rodziną, czasem koncertowym i oczywiście zarabianiem w różnych biznesach. Tak więc jestem i biznesmenem, jestem i artystą, cenię sobie to bardzo, ale również jestem mężem i ojcem rodziny. Wracając jeszcze do koncertów, pamiętasz taki koncert, no, który zapadł ci głęboko w pamięć? Pewnie nie jeden, ale jakbyś miał tak wybrać, nie wiem, jakaś zabawna historia, ktoś łapał cię, nie wiem, za rękę, no nie wiem. Czy jakaś historia, która tak się utkwiła w pamięci przez te 25 lat, że mógłbyś o tym powiedzieć tak po prostu z rękawa albo opowiadasz komuś? Rozumiem. Znaczy powiem tak, że takich zabawnych historii tu u nas na koncercie jest bardzo dużo, ponieważ my jesteśmy naprawdę szaleni i staramy się jednak, żeby te koncerty u nas nie były taką sztampową rutyną, tylko po prostu staramy się bawić z publicznością, staramy się jakoś to mieć tę interakcję i czasami różne rzeczy się pojawiają, to mikrofon wypadnie, to but się rozwiąże, to jak machniesz nogą, to but ci poleci, tak więc różne fajne rzeczy się działy, a jeżeli chodzi już taki koncert, który najbardziej zapadł mi w pamięci i bardzo mile go wspominam, no to niedawno był taki koncert na Stadionie Narodowym, po prostu nigdy bym się nie spodziewał, że zespół Disco Polo, ja, czyli Marcin Miller z zespołem Boys, wystąpi przed, nie wiem, tam 50 tysięcy ludzi było na Stadionie Narodowym. Sama nazwa to już są ciary, Stadion Narodowy i po nas zespół Roxette, żyć nie umierać. Marcinie, jak się okazuje, jesteś szalonym człowiekiem, jak ta szalona, od której zaczęliśmy. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Ja również, Marcinie, dziękuję. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.